z najbardziej znanych polskich reżyserów, których jeszcze tutaj filmów nie omawiałem, zostało mi dwóch. Jednym z nich był Krzysztof Zanussi, więc już to dzisiaj nadrabiam. A mowa będzie o filmie Życie rodzinne tego właśnie reżysera z 1970 roku. Już sam tytuł mówi, o czym ten film głównie będzie. Głównym bohaterem tego filmu jest Witt Braun, grany przez Daniela Olbrychskiego, który zostaje wezwany przez swoją rodzinę za pomocą depeszy, że jego ojciec jest umierający. Kto wie, czy nie dojdzie do takiej sytuacji, że jak Witt przyjedzie na miejsce, okaże się, że jego ojciec już nie żyje. I w związku z tym postanawia udać się do swojego domu rodzinnego, do rodzinnej kamienicy. Nie idzie on tam sam. Wita zawozi tam jego najlepszy kolega, można wręcz powiedzieć, że przyjaciel, Marek Sobota, którego gra Jan Nowicki. No i po jakimś czasie w końcu Wit wraca do swoich rodzinnych stron i do swojego domu. Cała praktycznie akcja będzie rozgrywać się w posiadłości Braunów. Na miejscu dawno niewidzianego członka rodziny Wita Jadwiga, ciotka głównego bohatera, jego siostra Bella. No i na końcu czeka, okazuje się, jeszcze w miarę żywotny ojciec senior Braun, grany przez Jana Kretschmara. Fabuła skupia się na rozmowach między bohaterami w posiadłości Braunów. Mamy tutaj do czynienia z klasyczną, w mojej opinii, psychodramą. Bardzo podobną, jeśli chodzi o strukturę filmową, do amerykańskich filmów na podstawie opowiadań Tennessee Williamsa, takich jak Kotka na gorącym, blaszanym dachu, czy Tramwaj zwany pożądaniem, albo do jeszcze innego amerykańskiego filmu, Kto się boi Virginia Woolf, Michaela Nicholsa. Sądzę, że tutaj dużo Zanussi bierze od tego typu amerykańskiego kina. Kilku bohaterów i tylko film oparty jest na dialogach, na interakcjach między tymi bohaterami. Głównymi zagadnieniami tutaj są kwestie związane z tkanką rodzinną. Czy można od rodziny kompletnie się odciąć? Czy rodzina może być tak naprawdę jakimś swego rodzaju więzieniem, które człowieka ogranicza? Każdy z tej rodziny przedstawionej w filmie jest złamany pod względem psychicznym, czy podłamany. Każdy w jakimś sensie przegrał swoje życie i o tym między innymi toczą się tutaj rozmowy. Świadkiem tych rozmów jest oczywiście przyjaciel głównego bohatera, Marek, który chcąc, nie chcąc, też jakoś szczególnie pod koniec dostaje rykoszetem, bo główny bohater ma wyrzuty sumienia z powodu tego, że Marek dużo mu opowiadał o jego rodzinie i tak dalej, a Wit nigdy nie był do tego skłonny. Oczywiście jest to też film, który zawiera bardzo dużo pretensji między bohaterami wewnątrz filmu, wewnątrz fabuły. No a jeśli taka jest, a nie inna struktura opowiadania fabuły, no to najważniejszą rolę mają tutaj do odegrania aktorzy. No i pod tym względem film stoi naprawdę bardzo wysoko, bo zarówno Jan Nowicki, jak Olbrychski, Kretschmar czy Mikołajska są bardzo dobrzy w swoich rolach, ale wprost rewelacyjna jest Maja Komorowska w roli siostry Wita Belli. To jak Komorowska zagrała ekscentryczność swojej postaci, rozchwianie emocjonalne, no naprawdę szacunek. W tych wszystkich pozytywach dodam jednak, że ten film mógłby być głębszy, mógłby być trochę dłuższy, żeby postacie bardziej, jeszcze bardziej wybrzmiały. Sądzę, że jednak Zanussi akurat zrobił dobrze, nie dokładając więcej filozofii do dialogów między postaciami, bo to nie zawsze dobrze służy tej konwencji. Ale w każdym bądź razie jest to w dużej mierze film psychologiczny. A czy można go nazwać kinem moralnego niepokoju? Tego nawet sam nie wiem. Na pewno takie kino moralnego niepokoju, robił Krzysztof Kieślowski z inspiracji filmami Krzysztofa Zanussiego. Może Barwy ochronne, inny film reżysera, którego produkcję dzisiaj omawiam, bardziej zasługują na to miano. Co nie zmienia faktu, że Życie rodzinne to naprawdę niezła pozycja w filmografii Zanussiego i być może jedna z najlepszych. Tego nie wiem, bo mam bardzo duże zaległości w filmografii akurat tego pana, więc trzeba po prostu to nadrobić. Muzyka jest tutaj naprawdę ciekawa też. Motywy muzyczne stworzone przez Wojciecha Kilara potrafią zapaść w pamięć, a o to też między innymi w muzyce chodzi, więc tutaj udało się co najmniej dobrze. Kończę ten materiał. Trzymajcie się. Do następnego wideo. Cześć.